14 maja, jesteśmy na polach firmy Green Crop. Tak, Green Crop jest to firma siostrzana holdingu Green Factory. Ewelina, jesteśmy w sałatach lodowych, które zaczynacie ciąć teraz. Tak, wiosnę, tak, tak, dokładnie. Powiedz mi, jakie odmiany tutaj masz? Mamy odmiany Damion, Napello, Plano i Mercello. Dlaczego te odmiany, powiedz? Te odmiany, to jest rzecz oczywista, mamy dlatego, że mają pełne odporności, również na 40. rasę mączniaka. Dlatego je wybraliśmy, przez co możemy mniej zużywać środków ochrony roślin i ta sałata jest również zdrowsza dla ludzi. Słuchaj, okej, 40 rasa, czy to jest ważne? Czy widzicie problem tej 40 rasy mączniaka? Tak, jest to bardzo ważne, tym bardziej, że w ubiegłym sezonie na jesieni mieliśmy 40 rasę mączniaka w naszych uprawach sałaty lodowej. Jak widzisz ten rok w porównaniu do poprzednich? Czy ten sezon jest łatwy produkcyjnie, czy nie? Czy ta sałata wychodzi ładniejsza, czy nie ładniejsza w tym roku? Jak pokazują ostatnie lata, każdy sezon jest inny. Mamy teraz bardzo duże zmiany klimatyczne, także ciężko jest przewidzieć i tak naprawdę wiedzieć, jaka będzie temperatura. Ten rok pokazał nam, w szczególności kwiecień, bardzo duże amplitudy temperatur. Mieliśmy temperatury na minusie i mieliśmy również praktycznie upały około plus 30 stopni. Patrząc na to, jak ta sałata wygląda w tak ekstremalnych warunkach pogodowych, to wygląda świetnie. Nie mam się do czego tutaj zarzucić. No, bardzo dobrze. Cieszy nas to, Ewelina, szczególnie, że rok zaczęliśmy dobrze, tak? Bo tak, są dobre ceny, wygląda fajnie produkcja, dobre wyrównanie, nie, na tak, polu? Tak, bardzo dobre. Także, proszę Państwa, no, pozazdrościć sałat. Green Crop to nie tylko sałaty lodowe, ale także sałaty rzymskie. Ewelina, kiedy te sałaty były sadzone? W 13 tygodniu. Powiedz mi, jesteśmy na odmianie? Ximenes. Czy oprócz tej odmiany coś jeszcze macie z sałat mini rzymskich? Tak, oczywiście. Mamy Xoanę, która jest uprawiona w uprawie ekologicznej. O! Tylko na wyłączność oczywiście Xoana, tak, dlatego że ma pełne odporności. Czyli także biologia, czyli organiczna uprawa. Ewelina, czy ta wielkość, którą tutaj mamy, jest ok? Czy ten Ximenes jest jak dla Was odmianą w porządku? Ja wiem, bo parę lat uprawiacie, że chyba tak, ale powiedz mi, co jest takie ważne, tak jak przy ocenie dla Ciebie? Oczywiście Ximenes jest idealną odmianą, dlatego, że ma bardzo długie okno zbiorcze, możemy ją przytrzymać dłużej na polu, jeżeli jest taka potrzeba. Jest to zależne od tego, komu sprzedajemy taką mini rzymską. Bardzo dobrze się pakuje,